Przede wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg Białej Marchi. Dobra, w ostatnim odcinku zwiedzaliśmy dalej urwisko Kraklot, naparzaliśmy się dalej z najemnikami i chyba wszystko wskazuje na to, że w tym odcinku dalej to będziemy robić. Okej. Kryto pułapkę. Nie. Ta... Kolejny wskaźnik na to, że to jest troszkę wysokopoziomowa lokacja. Ciekawe, czy gość jest sam. Jeżeli jest sam, to zaraz z tego pożałuję. 66 odbicia. Nie jest to jeszcze aż tak źle. 77 mu wzrosło na koniec. Ile u nas ludzie mają z tylniego? 55, 59, 50. Więc ludzie mają tutaj nadzwyczajnie wysokie statystyki. O, zobaczcie, co my tu mamy. Trebusz pachnie świeżą sosną i konopiami. Belki nadal są wilgotne od żywicy. Tak, 90 kg, 600 metrów, nie, 300 metrów, no problem. Trebuchety, jej. Tak. Jak już stwierdziłem, ci najemnicy nie pieprzą się w tańców. Przeszli pozbyć się maga i robią to bardzo efektywnie. Okej, dobra, ustawcie się. Dobra, mamy znowu piromantę, której chcemy się szybko zająć. Okej. Gili zajmie się również piromantą. Dobra, ty możesz... może przejąć jednego z tych najemników? Sierżant. Spróbuj to zrobić. A ty skupisz się na piromancie. Tak, gość mocno obrywa. Dobra, ty wystrzeliłeś, to teraz rzuć błogosławieństwo. Okej, dobra, przyjęliśmy sierżanta, to świetnie. Pewno nam pomoże. Dobra, ty strzelaj do strzelca wyborowego. Ty również rzucaj dalej pociski na tego gościa, na piromantę. Jeszcze parę strzałów i gość padnie, co? Wow, co to było? Nie wiem, ale odrzuciło wszystkich. Idzie kula, dobra. Cofnijcie się trochę. Tak, i cała pierwsza linia padła, a raczej została przewrócona. Okej, dobra. Zajmij się może tym piromantą szybko. Ty... Wy zajmijcie się tym gościem. Okej. Okej, tu jakiś kapłan przyszedł. Ty musisz rzucić żelazną skórę, czy kamienną skórę. Okej, piromanta się zdezintegrował. Świetnie. Dobra, ty zajmij się tym strzelcem. Ty zajmiesz się tym kapłanem. Aż on to zaraz nam krwi napruje. Okej. Co ty możesz zrobić? Możesz dalej dokończyć rzucanie tego błogosławieństwa. Ty... Jak się naładujesz, to zdezintegrujesz kapłana, czy coś ten deseń? Okej, ty użyj tego. Okej, sierżant się... Skończyła mu się dominacja. Zaraz będziemy musieli się tym zająć. Okej, możemy rzucić jeszcze zbroję na naszych. Możesz go przewrócić, możesz. Okej. Ty się naładowałaś? Prawie. Dobra, to spróbuj zdezintegrować kapłana. Będziesz szybciej niż to, co robi paladyn.
Dobra, mamy wolnego ciebie. Okej, trafiłaś? Z tą dezintegracją rozpoczyna. Aktywuje dezintegracja, trafienie. Okej, no trafienie, ale czy zadało mu to jakieś obrażenia? Chyba nie. Zaczynam powątpiewać tą dezintegracją. Okej, sierżant padł. Eder, ty leżysz? Tak, powalenie jeszcze masz na parę sekund. Dobra, ty się zajmij tym gościem. Ty pomożesz z tym gościem. Okej, ten strzelec wyborowy, możemy go spróbować przyciągnąć. Eder, chybienie. No cóż, trudno. Okej, dobra. Tyle po tym gościu. Już tylko ten strzelec został. Paladyn, leżysz? Chodź. Okej, dobra, niechcący zmieniłem ci broń. Ty rzucasz się na niego, ty strzelasz. No, ładny strzał z garłacza. Dobra. I zbieramy łupy. Kolejny grimoire żółwiołów, ale mamy już takich parę, więc nie będę nawet do tego zaglądał. Okej, dobra. Co my tu dalej mamy? Za paroma grzybkami. Myślę, że to jest amunicja do trebuszeta. O! Najemnicy, weterani. Domyślam się, że doszliśmy do ich szefa. I teraz zacznie się kwestia, dobra, wybiliście nas wystarczająco dużo, może zaczniemy gadać. Przynajmniej tak to widzę. Raz się o tym przekonamy. Najemny piromanta. Okej, dobra. Czy jeszcze nie wybiliśmy ich wystarczająco dużo? Zbrojny mag. Wow. Cała masa magów. Zaraz się nimi zajmiemy. Chcecie jakiejś ładnej, soczystej kuli ognia? Teleportują się. Okej, mamy jakąś ochronę przed żywiołami. Mamy, ale tylko wokół maga. Przeciwko zdradzie, przeciwko przypadłościom, które zadają obrażenia elektryczności pobliskim wrogom. Mamy funkcję negatywnej od sprzymierzeń w obszarze działania. Nie. Coś sobie nas chroniło przed obrażeniami od magii. Tarcze dla wielernych, odbicie plus 25, to się mało przyda. Niesienie niepokonanych. Dar zwycięzcy, me. Tak, nigdy nie pamiętam, jakie zaklęcia mam magiem. Wszystkie obrony minus 10, nie to minus 10. Trzeba w krzyżowcu, wytrzymałość. Pytania przeciwko przypadłościom. Dobra, spróbujmy może rzucić w takim razie pilar, który powinien ich przewrócić. Okej, dobra, oni tutaj rzucili całą maszę z różnych rzeczy. Że odpowiemy im na to wyładowaniem piorunów. Okej. Ty możesz rzucić wzmocnioną falę. Ty możesz go przewrócić, zanim dokończy kastowanie. Okej. Świetnie. Dobra, to dalej strzelaj.
teraz. Okej. Dobra. Tu również przyda nam się trochę leczenia. Okej, ty możesz przewrócić tego gościa. Okej, świetnie, leczenie się już leci, dobra. Okej, możesz przewrócić również tego maga. Tak, zapomniałem o Alocie, żeby rzucać czary. Okej, dobra, ten piromanta padł, już tylko został ten zbrojny mag. Dobra. Okej, świetnie. A, matka nawet padła, nie zauważyłem kiedy. Okej, dobra. Dobra, użyjmy płonącego miecza, troszkę nas to podleczy. Żeby jeszcze raz jego przewrócić. Właśnie nie udało. Okej, możesz się oślepić. Dobra. Cała masa magów. Dobra. Wygląda to, że to wzgórze zostało już odmagowione. Dobra, grimoire najemnika. Grimoire żywiołów. I bla bla. Co tutaj mamy? Historia ochrony przeciwko żywiołom. Czy to jeszcze ciekawego mamy? Zobaczmy, czy nie ma czegoś ukrytego. Wygląda na to, że nie. Dobra, zobaczmy ten grimoire najemnika. Słaby. I dziwnego, że tak padają. Dobra, i co tu jeszcze mamy? Nic. Dobra. No to idziemy na wzgórze. Troszkę jesteśmy poranieni, ale powinniśmy sobie jeszcze dać radę. Dobra, przestawmy się na bronie. Właściwe. No i dobra. Jedziemy. Hold, hold! He's got this far. I ought to have a look at him at least. Commander Balorin, leader of the Torn Bannermen. You've been a right pain in the balls, whoever you are. What do I call you? Komendant, dowódca rozdartych chorągwi. A trochę dodatkowo porozdzierałem wam tą chorągię. Jak mam się do ciebie zwracać? Jak sobie chcesz, to nie potrwa długo. Miło mi, komendancie, nazywam się Punio. Leagues from the city and here's a civil tongue. Good man. Yeah. I've lost a lot of fucking men out there. Council Hot's one thing, but why are you here cutting down my soldiers? Twoi żołnierze próbują zamordować mnie. I figure I can guess, but please, let's hear it from the man himself. Twoi najemnicy zaatakowali mnie bez powodu. My men had orders to warn off any intruders without unnecessary bloodshed. Every one of them knows I expect my commands followed to the fucking letter. And God's help the man that slips. No, I'd say you're here for the same reason as the rest of us. A powerful artifact hidden within the keep. That's bait to tempt any beast. Jak tam wolisz. But the artifact is ours. Whoever set their tongue to wagging about it, they did you a great wrong. Nobody comes into our camp and lives. I think that's about the end of it. You ready? I'll make it quick for you. Czekaj, mam kilka pytań zanim zaczniemy. Suppose there's no harm in that. I don't promise I'll answer. Co wiesz na temat tego przedmiotu? Only that the phylactery is worth a fucking fortune. More than just your usual piece of Anguithan history, I mean. O tak, komendant, powinien się ładniej wyrażać. No idea what it does. Don't much care. Our employer wants it found, and delivering it's gonna see us paid enough coin to buy one of the republics. Jak idzie oblężenie? After tactical advice, was going well enough at first, but the moment we cracked open the outer wall, Consul Hot's pets started clawing their way out of the ruins. Caught the first wave off guard, and carved them to gobbets.
We've pressed them back to the keep for the time being, but it's delayed our victory. Once the reinforcements arrive, we will storm the keep in force. It's just a matter of time. Could prop your corpse up somewhere after. You could scare off the looters. Co to były za stwory? Dead men, walking and fighting like the living. They've armor thick enough to foul our arrows, and they can conjure spells to burn a man alive. Dobrze wam tak. At night you can see them on the bluff, like a line of torches, their eyes burning. They don't come down into our camp. They wait up there for us to come to them. A co z Colin Huntem żyje? Good question. No one's got a clear sense of that. We haven't seen him on the field of battle. The old fuck may have gotten himself eaten by the dead men. He could be controlling them. Or the first volley of stones left him crushed under his own keep. Won't know until we get in there and see for ourselves. Dla kogo pracujecie? Someone without much love for Consulhat, huh? Let's just say they have a lot of coin to throw around. And high standards. Thing is, discretion's included in the service. You'll just have to make do with me. Nie musimy być wrogami, nie mogę wam pomóc. You slaughter my fucking men and then come begging after work? They'd have my guts for bowstrings if I took you on. And I deserve it. You came ready to kill. Don't lose your nerve now. Dobra, no to jak chcecie zginąć, to jestem gotowy. I'll give Consulhat your regards. Dobra. Jedziemy. Może przyzwijmy na sam początek jakieś figurki. Przydadzą nam się. Ty do kogo chcesz strzelać? Na początku do kogoś, kto jest po prostu w zasięgu wzroku. Wy poczekajcie tutaj. Ty rzuć może zbroję na dobry początek. Tak. Berserker znowu się rzucił. Okej. Mamy już troszkę więcej na widoku. Dałoby się zająć magiem. Okej, dobra. Berserker rzucił się tutaj. Okej, dobra. Przywołaj mi figurki tutaj w takim razie. Spróbujmy jego... zdjąć. Rzućmy może... zamęt. Okej. Dobra. Zamęt tak. Ty zajmij się również, pomóż z tym berserkerem. Najemny żołnierz, berserker. Rozstrzelić do tego strzelca wyborowego. Okej. Dobra, teraz rzućmy błogosławieństwo. Dobra. Zamęt podziałał całkiem ładnie. Okej, odsłonięcie słabości może zachowamy sobie na później. Teraz rzućmy im może ładną kulę ognia. Tak, żeby złapać... żeby złapać kapłana. Wow! Dobra, nieźle poharatali nam paladyna. Okej. Zobaczmy. Rzućmy czujną obecność, to powinno pomóc na szybko paladynowi. Okej, ty możesz się odsunąć. Ty paladynie... Komendant na coś wypierdzieliło. Nie wiem dokładnie co. Że zajmie się w takim razie kapłanem. Okej, berserker wstał. Okej, dobra, możemy
Możemy zawładnąć, powiedzmy, tym weteranem. Okej. Pladyn co jest powalony? Niech użyje drugiego oddechu. Niech to znowu chyba oszołomimy, zamęcimy. Okej. Ty musisz się schować. Tutaj najemnicy nam powchodzili. Może rzućmy... Okej. Nie mam kompletnie panowania na tym, co się dzieje. Wszyscy biegają w tej wewce. Okej, chyba paladyn użył drugiej szansy. Ty się cofnij. Komendant jest tutaj. Dobra. Teraz się tym zajmiemy. Eder, może najpierw zajmij się komendantem. Ten berserker i tak zaraz wstanie. My ci pomożemy. Ty tymczasem zajmij się zbrojnym magiem. Ty strzelaj do tego strzelca wyborowego. Ty możesz rzucić coś tutaj. Kolumna świętego ognia. Co z tym pilarem wiary? On powinien przewrócić ich. Okej. Dobra. Morowa chmura, nie, to nie zadziała. Co z tym przerażeniem? Nie. Może dalej spamujmy lancami. Okej, komendant przeniósł się na tutaj, nie wiem czemu. Więc możemy mu przywalić tym. Okej, ty dalej się skup na magu może. Okej, paladyn padł, nawet nie zauważyłem. Dobra. Potrzebujemy leczenia. To mocnego leczenia. Okej. Komendant chyba padł. Okej, tutaj się rzucają znowu na gili. Niestety ją dopadli. Znowu musi użyć całuna. Okej. Ktoś ma jeszcze jakieś przywołania, Alot? Ty musisz rzucić skórę. Ty uciekasz? Uciekasz. Ale powoli. Tak, ci magowie nam naprują jeszcze krwi trochę. Więc musimy chyba przywrócić paladyna. Gdzie tu było? Podniesienie. Podniesienie pokonanych. Okej. Niedobrze. Niezłomny pada. Paladyn, jesteś tutaj. Ty użyj drugiego oddechu, może ci się uda. Okej, Gili padła. Nie zdążyła rzucić tego swojego. Spróbuj przywalić grimoirem. Ty zrób ten swój kołowrót. Okej. Okay.
Ty masz coś, masz... Może spróbujmy zawładnąć nad tym najemnym strzelcem. Okej. Ty zgarnij tego gościa. Paladyn żyje. Żyje, ale nie na długo. Okej. Dobra, tego gościa również trzeba szybko znowu zgarnąć. Wachlarz pomini. Okej, dobra. Zbrojny mag. Spróbuj go powalić. Okej, przyjęliśmy strzelca, fajnie. To wypal do zbrojnego maga. Ty rzuć święconą ziemię. Okej, dobra, udało się tego gościa ubić. Rzuć magiczną osłonę. Aha. Chyba nie udało się powalić tego maga, nie udało. Okej, dobra, kapłan dobił Alota. Nie za dużo mogłem na to zrobić. Okej. Rzućmy... miałem tutaj ten czar ochronny. Tarczę dla wiernych. Okej, to powinno nam pomóc trochę. Może dobij tego berserkera. Okej, paladyn niech nałoży na siebie ręce. Że zdąży, zanim zginie. Możemy tutaj krzyk rzucić. Powinno nieźle ich poharatać. Okej, niezłomny niech zmieni się na tarczę. Może niech dobije tego maga. Ale chyba z ręki będzie szybciej. Okej. To musisz dalej strzelać. Okej, mag padł w końcu. No to zabił go paladyn, więc dostaliśmy uzdrowienie. Paladyn może podnieść kogoś. Przykład Alota. To by się przydało. Okej. Dobra, ty dobij tego kapłana. Może ty mu pomóż. Okej. Alot żyje, niech rzuci osłabienie. Okej, świetnie. Dobra. Zajmijcie się może na... najpierw tak strzelcem. Rzuć wyładowanie łańcuchowe. Okej, ty możesz zmienić się na tarczę. Troszkę mniej obrażeń otrzymywać, dobra. Mamy obrażenia z wyładowania. Tu rzućmy również rykoszety. Okej, ładnie. Wy powinniście wytrzymać. Dobra. Dobra, to znowu rykoszety. Bo nie, dobijmy najpierw weteran. A nie, dobra, jeszcze ten gość jest, co? Nie zauważyłem. Okej, ktoś to nam tu pada, nie? Wygląda na to, że wszyscy są okej. Ty możesz dostroić z nim, to dostaniesz dodatkowy pancerz. Ile masz pancerza z tym? Gdzie ty masz redukcję obrażeń 12? Nie za dużo, ale wystarczy.
Okej. Okej, i tyle. Dobra. Było trochę chaosu. I troszkę dramy, ale się udało. Więc jak na razie mamy całkiem takie powiedziałbym, że wyrównane wyzwania. Okej, co my tu mamy? Złote łuski. Skradaniem się minus 2. No serio. Redukcja obrażeń plus 5 ogień. Mistrzowska jakość redukcja obrażeń plus 6. Ataki dystansowe odbite do napastnika 10%. Okej. Okay. Ty masz zbroję łuskową, to będziesz mógł się przyjrzeć. Znakomity miecz, solidne, znakomite rzeczy. Zobaczmy, czy jeszcze coś ciekawego będziemy mieli, raczej nie. Znakomita brygantyna, grymuar żywiołów. Pewno dużo pieniążków będzie z tego. Nie jest to coś, czym... Nie znajduję tu nic, czego chcielibyśmy natychmiast używać. Okej, okay, dobra. Wygląda na to, że walki są póki co są całkiem wyrównane. Więc spróbujemy dalej kontynuować. Tak jak jest. Z nami od dowodzenia. No i dobra, weszliśmy na to właściwe wejście do urwiska. Zanim tam jednak wejdziemy, będziemy musieli się przespać trochę. No, zdecydowanie nie nadajemy się póki co do dalszych walk. Mamy również tą jaskinię. Może najpierw ją zbadamy, co? Wygląda ona jak na sprytniejszą opcję. Ale dobra, do następnego odcinku. Wejdziemy do tej jaskini, zobaczymy tam, czy tam jest jakieś wejście do wieży. Myślę, że gdyby było, to najemnicy by już z niego skorzystali, ale warto sprawdzić. No i później udamy się do właściwej wieży. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!